nazywam Konrad Pustoła i przypadł mi ten zaszczyt, żeby poprowadzić spotkanie z panem Cieślinem Bakowem, które będzie dość nietypowe. Bardzo mi zależało, żeby go pokazać na festiwalu. W końcu to się udało z przygodami, dlatego że okazało się, że on nie ma wizy, w związku z tym nie mógł przylecieć. Staraliśmy się zrobić to przez Skype. Działało to średnio. Słyszę nie widna, nie widna. Nie znam. Nie widna, tak? Tak, raczej była znowu biedna, ale ci chorysza, a się czas widna? A się czas, da, już widna. Спасибо, что вы собрались. Извините, я к вам не доехал. Bardzo się cieszę, że przybyliście. Przepraszam za to, że nie mogłam dojechać do was. Tak, to wystawa całość. Это была важна работа для своего времени, потому что Украина искала свою идентичность. И это время, когда наступило какое-то примирение после Второй мировой войны. Ельцин сказал, мы не любим фашистов, но мы любим немецкий народ. В том часе это была очень важная работа для Украины, потому что тогда Украина искала своей самостоятельности. I prezydent Rosji Jelcyn powiedział, że on nie lubi Niemców, ale tak, że faszystów, no przepraszam, ale lubi niemiecki lud. A следующая фотография девять, это еще одна работа группы быстрого реагирования. Następny slajd numer 9 to jeszcze jedna praca tego zespołu Fast Action. On od 15 lat, moim zdaniem, bardzo ciekawie komentuje transformację systemową w dawnym ZSRR na Ukrainie i w Rosji. I jest to takie trochę prześmiewcze, trochę metaforyczne, bardzo mocno osadzone jednak w realności i jakby w sytuacji dokumentalnej, ale kreacyjne. W związku z czym te rzeczy niby przedstawiają rzeczywistość, ale tak naprawdę ją jakby tak subwersywnie komentują. I teraz to jest o tyle ciekawe, że zostawia sporo miejsca do interpretacji dla widzów, a z drugiej strony dotyka według niego bardzo istotnych problemów społecznych, więc czyli jest jakby takim artystą zaangażowanym, co ja uważam, że jest istotne i jakby dlatego też on się tu znalazł. Wtedy, kiedy Siergiej przyszedł, żeby zrealizować serię tych zdjęć, to były brane najpiękniejsze dziewczyny i im był zrobiony taki piękniejszy taki makijaż, bardzo taki magazynowy. Proszę, 52. Następny. 53. Następny. Udało nam się dowiedzieć o połowie jego twórczości, czyli do 2000 chyba roku. Bo na tyle było materiałów i zdjęć i na tyle też go było słychać, a potem wszystko się zwaliło i resztę musimy albo się douczyć, albo zaprosić go raz jeszcze, więc mam nadzieję, że to się uda. Siergiej Dobratkow jest to rocznik 80. On pochodzi z Charkowa, gdzie studiował w szkole artystycznej Repina, a potem studiował na Politechnice. Skończył ją w 83 roku, albo w 90-tych latach założył razem z Borisem Michajłowem grupę, która się nazywa Fast Reaction Group. W 2007 roku reprezentował Ukrainę na Biennale w Wenecji, w 2004 brał udział w manifestach w Hiszpanii. Siergiej, wy mnie słyszycie? 57, Siergiej! 58. 55.